W Dniu Wszystkich Świętych 1 listopada przed bramą cmentarza parafialnego w Oświęcimiu Stowarzyszenie Miłośników Zabytków i Historii Ziemi Oświęcimskiej już po raz piąty prowadziło kwestę na rzecz odnowy zabytkowych nagrobków z najstarszej funkcjonującej obecnie oświęcimskiej nekropolii. Niestety na naszym cmentarzu parafialnym, który jest sam w sobie już zabytkiem, bo już ma swoje lata, niszczą nagrobki. Niektóre to nagrobki osób, które dosyć dużo wniosły w historię Oświęcimia. Niektóre to nagrobki no same w sobie, w swojej formie architektonicznej dosyć ciekawe. No i te, które są opuszczone, nie mają dzisiaj, że tak powiem, rodziny, która by się nimi zaopiekowała. Warto by było jednak wzorem innych miast, na których takie akcje są już prowadzone wiele lat, warto by się było nimi zaopiekować. Dzisiaj jest dzień wyjątkowy, bo nie pamiętamy tylko o tych wielkich wydarzeniach z historii Polski, ale przede wszystkim pamiętamy o tych najbliższych, o tych, których kochaliśmy, których dalej kochamy, ale pamiętamy także o wszystkich, którzy już odeszli, czyli o naszych wielkich profesorach, wybitnych ludziach, a dzisiaj chyba wszyscy też pamiętamy, bo od dzieciństwa każdy z nas chodził w Dniu Wszystkich Świętych na grób nieznanego żołnierza. Pamiętamy o tych wielkich, anonimowych bohaterach, dla których którzy poświęcili życie swoje, abyśmy dzisiaj mogli o nich pamiętać i przede wszystkim ich wspominać. I to jest nasz obowiązek przekazywania tym młodym pokoleniom tej pamięci, która jest o naszej wielkiej historii, o naszych najbliższych. Jest to taki dzień szczególny w ciągu roku, gdzie możemy spotkać tych ludzi, którzy już odeszli. Wiadomo, że no to jest może brzmi jak banał, no, śmierć czeka każdego i tak dalej, więc, ale pamięć zostaje po tych ludziach i no i chociaż ten raz do roku, chociaż przychodząc, złapając ten znicz, chcę jakoś uczcić tą pamięć. Uważam, że najważniejsze to jest to, że myślimy o historii narodu, o pamięci tych, którzy przed nami tutaj żyli, a teraz po prostu my czcimy ich pamięć. Bez grobów, bez cmentarzy nie ma historii, nie ma narodu. I to jest pierwsza taka ogólna wartość narodowa. Natomiast każdy z nas ma indywidualnych swoich bliskich, których po prostu wspominamy w tym dzień dzisiejszy, jutrzejszy. I żeby pamiętać o nich, co oni dla nas uczynili, kim byli i te wszystkie dobre wzorce, żebyśmy my kontynuowali dla naszego społeczeństwa i miasta. Udało nam się, no już w roku obecnym po raz piąty prowadzimy taką zbiórkę. No i udało nam się już kilka nagrobków, że tak powiem, odnowić. To są pierwsze tak naprawdę lata, te pierwsze 5 lat prowadzenia takiej akcji w Oświęcimiu przy cmentarzu parafialnym, bo tylko przy tym cmentarzu prowadzimy zbiórkę. Więc myślę, że może z kolejnymi latami jakoś się to jeszcze bardziej rozkręci. No, pobliski Zator już kilkanaście lat, Andrychów też kilkanaście lat prowadzi takie akcje. Im się udaje już rocznie 1-2 nagrobki odrestaurować. No, u nas to jest tak, że czasami nawet z jednej zbiórki rocznej jeszcze tych środków troszeczkę brakuje, żeby dokonać pełnej odnowy. No ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze.